Cześć, hej, czołem, witajcie, ja nazywam się komandosik.pl, witam i zapraszam was na pierwszy film z serii CS-owe wyzwanie. CS-owe wyzwanie, nowa seria na moim kanale, seria, która będzie polegała na tym, że wy pod tym filmem będziecie wyznaczali mi nowe wyzwania w CS-ie, polegające na tym, żebym otworzył przykładowo jakiegoś case'a typu Phoenix, case'a lub typu Falcon lub typu Chroma 2. Oraz zagrał, zdobył odpowiednią ilość killi. Odpowiednia ilość killi, nie wiem, oscyluje w okolicach 20-30, zależy po prostu ile sobie wybierzecie. Odpowiedź, która będzie miała największą ilość, komentarz, który będzie miał największą ilość łapek w górę, zostanie wybrany i rozpatrzony przeze mnie jako kolejna część do nagrania. No dobra, na początek wybrałem sobie, że zagramy bronią z kolekcji Chroma 2 i zdobędziemy 30, znaczy nie 30, kurczę, 20 fragów. Najpierw zaczniemy od dość łatwiejszego zadania, no zobaczymy jak będzie tym razem, jakiego będziemy mieli dropa. Zostawiajcie komentarze, co chcecie w kolejnym odcinku, jakie mają być. Jest AWP, zobaczy Bóg, akurat AWP sobie ostatnio doświadnuje, czyli te 20 fragów wpadnie nam w niecałe 5 minut. Nie, w 5 minut, w 3 minuty to zrobimy. Dobra, zmieniamy sobie tutaj na AWP, zobaczy luk. No i tak, łączymy się z serwerem Connect CSGO Soplica Deathmatch. No i na tym deathmatchu sobie te 20 fragów z tej AWP pofragujemy. W kolejnym odcinku kto będzie miał najwięcej lajków, który komentarz z wyzwaniem typu komandosik otwórz, nie wiem, Cobblestone'a i zagraj z bronią z Cobblestone'a i zdobądź przykładowo zdobądź 30 fragów, czy tam 20 fragów. No nie, jakoś, no nie wiem, zobaczcie ile tych fragów. Najlepiej, żebyście po prostu wybierali do 30, maksymalnie 40 fragów, bo wiecie, jak mi się trafi jakiś Negev albo jakieś USP, to żebym tego też nie robił 2 godziny, tylko to szybko w miarę zrobił. No czekajcie, kurczę. Już kurczę gadam i strzelam, a to trochę nie idzie w parze. Dobra, ten kill ładny. Double kill. Nie, za WP to jest chwila, te fragi. Tutaj pamiętajcie, że trzeba jednego odjąć, fraga, za tą CZ-kę. No już mam 6 fragów, kurczę, szybko to idzie strasznie. No kurczę, teraz mi trochę spodziewali. Teraz chciałem takiego zooma śmiesznego uderzyć, ale się nie udało. Dobra, tutaj może ktoś wychodzi z maina. Że mnie zaskoczył nieźle. Chyba skok FPS-ów miałem. Kurczę, jak mi ping skacze, mam takiego słabego neta, że to po prostu jest tragedia. Ten mój internet, zobaczcie, kurczę, mam po 80 FPS-ów, raczej na 80 pingu mam na polskim serwerze. Zapewne tragedia, powinienem mieć przynajmniej z 30 albo z 10. Kurczę, mnie teraz dopadł. O, teraz ile mam jeszcze fragów? 15, jeszcze minus 1. Za tą CZ-kę, co wtedy było, jeszcze CZ-ki pocisnąłem. Czy to już tak trochę przyspanowałem. Ładny frag. Ale no, noskop. Ale headshot. Już też chciałem skopa walić. Ale tutaj poskakałem i tego fraga. Jeszcze jeden kill. Będziemy mieli wyzwanie zaliczone. Te 20 fragów, jak po prostu stałem AWP w swoje ręce, to jest jednak lada chwila. No ale możecie, nie ma sprawy, możecie więcej tych healy do zdobycia, żebym po prostu zdobył więcej fragów. Nie ma problemu, pomęczę się dla was specjalnie. Jeszcze zaraz zobaczę, jaki tylko stan tej AWP mi wypadł.
No i co, tak naprawdę możemy filmik kończyć już, bo wyzwanie jest zrealizowane. No jestem ciekawy, w kolejnym wyzwaniu dacie mi jakieś wyzwanie i kurczę kosa dropnie. Wtedy co będzie? Będę musiał 30 tam 20 fragów z kosy zdobyć. Dobra, kończymy ten filmik, bo już tutaj nie wychodzi to strzelanie. Straciłem motywację. Dobra, w porządku, to by było na tyle. I tak już zrobiliśmy to wyzwanie, trwało to niecałe 6 minut. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego krótkiego filmu z CS-a, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, czekam na Wasze kolejne wyzwania. Dawajcie kolejne wyzwania, będę otwierał kolejne skrzynki i będę po prostu dropił kolejne fajne itemki. Ta WUPA to jest fabrycznie nowa, zobaczymy ile jest taka warta. Nie wiem, czy to Wam się wyświetli, ale mi się wyświetli, albo nie wsiedli, albo się nie wyświetli. No ona będzie gdzieś warta około 1 euro, tak podejrzewam. Jest ona warta dokładnie 1,35. No, fajny drop nawet.